Dobra, lecimy dalej. OBS przeinstalowany. Na razie ok jest. Zobaczymy, jak będzie dalej. O, odkryto nowy obóz. Akurat tutaj mamy obozik. Super. Że nie widzisz widoku z mojego namiotu, Laro. Wykopalisko. A ten co się tutaj? Wczesnym wieczorem, gdy ostatnie promienie słońca mienią się na owocach naszej pracy. Dużo obrażeń. Stopniowo zaczynają płonąć ogniska, a w całym obozie pachnie pieczonym mięsem. Mówili, że to świnka morska. Odmówiłem. Świnka morska. Rod zjadł dwie. Może następnym razem zabiorę cię ze sobą. A, Rod, ja pamiętamy go w pierwszej części. Tato, dni spędzone z tobą na wykopaliskach były najszczęśliwszymi w moim życiu. Szczególnie, gdy dałeś mi własny kawałek do kopania. Lubię. O Jezu, przepraszam, już myślałem, że koniec. Dobra, ale nie ma co się zatrzymywać, lecimy. O! A, teraz rozumiem. Mowa tu o czymś, co zostało ukryte. No tak, naprawdę? Myślałem, że coś, co zostało. Nie wiem. Nie ukry. Oj, nie ukryte. Ale to gdzie to jest? O Boże, gdzieś tam. Skrzynia z monetami. No dobra. Tutaj jeszcze survival pack. Spoko. Tutaj szmaty. Teraz podobno ma mi pokazywać te takie nefralgiczne miejsca. Dokumenty itp. itd. Na razie żadnych nie widzę. Nie trafiłem, nie wierzę. A już byłem tak pewny, że trafiłem. O, ale no. Na nic złego nie wyszło. Dobra, na razie już nie będę szedł do obozu. O, fuck. Blisko było. Dobra, lecimy dalej. Pomóc tamtym w wieży. Czy tam, gdzie oni są. Już zapomniałem nazwy. Gdzie oni tam są? Akropol, akropol. Ohoho. Tylko kurczak żywy. Jacob, to prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą. Ale straciłem z nią kontakt. Dobrze. A, czyli Sofia tu była. Prawie skończyliśmy ewakuować rannych. Wkrótce dołączę do ciebie. Dobrze. Nie wiedziałem, że tu Sofia była. Myślałem, że ona tam została, bo na dole z nią gadaliśmy. No dobra. To idziemy. Na pewno teraz będzie... O! Przepraszam, że ci nie wierzyłam. Uratowałaś mnie. Jestem ci wdzięczna. Teraz ci wierzę. I tak będzie. Ops. Chciałem z rozbiegu i wyszło z dupy. Okej. Do góry. Powoli i do góry. No i w dół. Tutaj linka i wchodzimy do akropolu. Oj, Laro, nie baguj mi się na linie. O, coś tam słyszę, coś krzyczy i strzelają. Oho. O bogowie, walka. No to... Mam nadzieję, że nie jest za późno. Oby. Oby nie było. To nowy obóz. Oko. A nie teraz. Nie obozy mi w głowie. Tutaj jakaś skrzynka wielka. Element ciężkiego pistoletu. Dobra. Nic nie ma? Chyba nie. Dobra, idziemy, bo zaraz umrą na śmierć.
im nie pomogę. O Boże, nie. O Boże. Jakiś dziennik. Kiedyś uważaliśmy zwierzęta zamieszkujące tę dolinę za obce, ale teraz są naszymi prawdziwymi braćmi i siostrami. Nasi myśliwi dobrze poznali stworzenia z doliny, ale nie zabijają ich bez potrzeby. Musimy również korzystać z darów, które nasi bracia mogą nam ofiarować, nie tracąc przy tym... A właśnie, kurde, zapomniałem! W ptasich gniazdach znajdujemy kilka dolotek naszych strzał. Jeśli czegoś potrzebujemy, prosimy o to, a dolina zaspokaja nas. Bo miałem powiedzieć, jaką mam konkluzję. I co wykombinowałem. Wiecie, co wykombinowałem? Bo jeżeli... Odblokowano karabin. Jeżeli prorok jest nieśmiertelny, nie? To... O, czekajcie, jeszcze jedna ta. Zaraz dokończę. Śniegi, które zeszły z góry, zaspały kity aż wiele miesięcy temu. Wysłaliśmy ludzi na poszukiwanie ocalałych i pożywienia, ale nikt nie wrócił. Od strony lodowców dochodzą nas różne dźwięki, ale nie wiem, czy pogrzebani tam żywcem ludzie jeszcze żyją. Możliwe, że to tylko odgłosy przesuwającego się lodu, ale sama przyznaję, że brzmi to jak ludzkie głosy. Być może duchy wojowników proroka nadal patrolują zamarznięte ulice. Nie będziemy już tam nikogo wysyłać. Musimy pogodzić się z utratą proroka i miasta oraz z tym, że jesteśmy teraz zdani wyłącznie na siebie. Dobra. Chodzi mi o to, że jeżeli prorok jest nieśmiertelny, to on prawdopodobnie jeszcze gdzieś żyje w tej wiosce i mam podejrzenia, że tym prorokiem może być Jacob. A skąd to, a skąd takie ten? Bo on jest taki tajemniczy, nic nie mówi i w ogóle wszystko wie. A skąd on to wszystko wie? I dlaczego jego siostra... Twój siostra. Nie mogę pozwolić trójcy zmasakrować tych ludzi. Jego córka nosi taką starożytną zbroję. Muszę im pomóc. Widać, że ludzie Jacoba są gotowi umrzeć za niego, a on za nich. Tego rodzaju wierność to rzadkość. Niesamowite. Więc zgaduję, że Jacob... Jeśli stanę do walki u ich boku... Że Jacob jest właśnie... Na tyle, aby opowiedzieć, co tu się karabin powtarzalny. Dzieje. Co? To takie gówno? Ja wolę taki. Więc po prostu zgaduję, że Jacob... jest prorokiem, bo on wszystko wie o tym Atlasie, o tym wszystkim, więc on musiał tutaj żyć bardzo, bardzo długo. Jego córka też wygląda, jakby żyła też długo po tej zbroi. Coś kolejne do czytania? Nasi przodkowie przybyli tutaj jako uchodźcy z Bizancji. Taka moja konkluzja, zobaczymy na koniec. Zawędrowali w dzikie ostępy i niemal zginęli. Udało mi się jednak przetrwać i znaleźć tę dolinę. Postanowili podziękować Bogu za ten dar. Jak? Z wydartych tym górom kamieni zbudowali nowe cesarstwo, szydercze echo tego, które niemal ich zniszczyło. Jednak podobnie jak w przypadku wieży Babel, Bóg postanowił nas doświadczyć, aby nauczyć nas pokory. Nauczyliśmy się słuchać tej ziemi, staliśmy się sługami, a nie zdobywcami. W zamian za to... Nawet tak mówi strasznie bogobojnie i tak staroświecko. Trzeba czasami. Tylko słuchać. Więc... This is my conclusion. Ale czy to jest prawdziwe conclusion? Tego nie wiem. Dowiemy się... w swoim czasie pewnie. Albo też się mogę mylić i prorok nie żyje, nie? Co to, kurwa, dynia? Masz z dyni w ryj. To relikwiarz. Służył do przechowywania relikwii świętych. Mogły to na przykład być zęby, palce, a nawet cała głowa. Tak, cała tutaj głowa? Przechowywano relikwie proroka. Jest pusty. No co ty myślałeś, że ktoś tu taki skarb schowa? No tak łatwo to w życiu nie ma, baby. Oho. Nie strzelaj, będziemy... O, fuck. Lara, mogłaś szybciej, kurde, zareagować. Jednego pominąłeś. Bądź bardziej skrupulatny.
Ach. Walcie się, niegodziwcy. Dla takich nie ma, kurde, taryfy ulgowej po cichu. Nawet jak to ma mi dać więcej expa. Po tym, co teraz zrobiliście, zostałem zdenerwowany. Nie będę wam, kurde, współczuł. Ale rzeczy możecie swoje oddawać. Nic tu nie ma? Wyrzuć tą butelkę. Dziś nie pijemy, Laro. Tu jest flara. Ruszajmy. Pozostali dogonią nas. Nie chcę przegapić polowania. Cholera, jeszcze ci mało. Nie rzucaj broni! Nie strzelaj, będziemy... Padły strzały! Padły strzały! No, padły strzały. I wyście też padli. Gnoje. Kalwaryjskie. Przepraszam, że nie zdążyłem. Kurwa. Ale się przestraszyłam. Hej, hej, spokojnie. Te gnojki są zdolne. Mogli zastawić pułapki. Nie martw się, zabiję wszystko, co się rusza. Idźmy powoli. Miejcie się na baczności. Rozumiem. Co ty robisz? Laro! Nic ci nie powiem. Ja tu jeszcze chciałem zostać. Teraz możesz przejść. Nie będziemy pomijać przeciwników. Te gnoje nie mogą zostać przy życiu. Kurde, nie mam nic do rzucenia. Wy tchórze. Nie. Jest coraz bliżej. Widzę ją, zabijcie. Gnojki. Widziałaś to? Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco. To nasz cel w życiu. Nie o to, Larze, chodziło. Źle cię oceniłam, Laro. O, haha, mówiłem. Powiedz, jak mogę ci pomóc. Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Wszystko będzie dobrze. Czy będzie, to zaraz zobaczymy. Zabierzemy ich w bezpieczne miejsce. Pieniążki masz za tyłkiem, gościu. Poczekaj, wezmę sobie. Nie przeszkadzaj sobie. Zablokowane z drugiej strony. O. Na tym fresku przedstawiono moment dotarcia do doliny. Musiało to wyglądać jak raj. Kurde, szósty poziom greckiego. Jestem już tak dobrze wyćwiczony, że... Oho. Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Stąd to nie bardzo. Ale z dołu... Jakaś zbrojownia. Teraz będę miał wybuchowe strzały, co? To pomoże. Granatowe.
granatnikowe. Takie coś, to ja rozumiem. Czekaj, bo tutaj jeszcze jest, o. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wrzeźbiony z jeleniego rogu. Wygląda jak ślimak. To ważny artefakt, ale bez tego, zabawka. Bez domku. Odsuńcie się od drzwi! Dziękuję, Laro. W katakumbach będą bezpieczni. A co ja mam robić? Wiem, że szukasz boskiego źródła. Ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory. Ale na razie... Cieszę się, że jesteś z nami. Atakują na razie. Wieżę. Nasi wciąż tam są. Ja miałam właśnie iść do tej wieży. W bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. A ja let's go do wieży. Nie ta strona. Już mi się wszystko gubi. Nadszedł dzień, którego się obawiałam. Nie możemy dłużej udawać, że tak nie jest. Śmigłowce, które widzieliśmy wczoraj o zachodzie słońca, to kolejny najazd na nasze ziemię. Dorastaliśmy w cieniu zmagań naszych rodziców, a teraz wszystko wskazuje na to, że sami będziemy musieli podjąć walkę. Musimy wypełnić nasz święty obowiązek. Musimy chronić źródło Bożej łaski na ziemi. Ale mi kości strzelają. Teraz jestem w stanie to odczytać. Wskazano tu jakieś miejsce. Skrzynia z monetami. Gdzieś tutaj. No to zaraz pójdziemy, tylko... Umiejętność kolejna. Możliwość przeprowadzenia ataku kończącego łukiem, mistrz pistoletu, mistrz karabinu. Podano wzrok w głowie, pojawia się wskaźnik, to takie słabe. Strzały z napalmem, strzały z chmurą śmierci. Przenie polega na tym, że w momencie trafienia rozsiewają wokół siebie dodatkowe ładunki. Kurde, słabe to wszystko, mi się wydaje. Większa odporność na obrażenia przez wrogów po udanym zabójstwie z ukrycia. Zwłaszcza zwiększa odporność na obrażenia dane przez wrogów po patrzeniu ran. A weźmy sobie taką mocno armorowaną Larę. A co tam do mojego tego? Szybkostrzelność, to na pewno. Max ilość amunicji. Dużo tych śrub trzeba. Dobra, gdzie była ta skrzynia z monetami? Tutaj. Wcześniej się tak to nie świeciło chyba, nie? Mi się wydaje, że się nie świeciło. Następne nowe przedmioty w sklepie zaopatrzenia. Dobra, na razie walić ten sklep. O! Kolejna czytanka na dobranoc. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Potrzeba było czasu i tragicznych doświadczeń, by poznali język tej ziemi. Ale teraz przekazujemy sobie ich wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ziemia ma nam do zaoferowania wszystko, czego potrzebujemy. Ciągle tej ziemi gada. Znamy roślinę leczniczą. Ja nadal podejrzewam, że to on jest. Wody i w ustronnych wąwozach. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały, a z muchomorów, grzybów rosnących w spróchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach pozyskujemy silną truciznę. Nadal mi się wydaje, że to on. Powoli, powoli. I jump. Dobra. Laro, jestem. Tu sobie mogę ale wrócić. Ale obrywamy od helikopterów.
Musisz przyciągnąć jakoś uwagę trójcy. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. O fuck. To nie będzie trudne. O fuck, to właśnie idę. Gdzie schodzisz? Pozwoliłem ci? Pozwoliłem wam schodzić? Dobra, dajcie wszystko pozbierać, tu trochę rzeczy leży. Śruby, nie śruby. Ulepszenia. Ulepszeń nie odpuszczę. Narzędzie do modyfikacji kolejne. A strzelmy sobie z tego. Na ziemię! Na ziemię! Co biegniesz mi tutaj, kurde, z ręką do przodu wyciągniętą? Cię twoich rąk nie boję. Ja z łuku jestem lepszy niż z pistoletu, nie? To jest trochę dziwne, jak na mnie. Ale widzę, granie larą daje mi większego badass movementu. Masz ty szmato. Dużo rzeczy zbieram. Jak to użycie niebezpieczne? Dlaczego? Ktoś we mnie strzela? No jakie gówno, nie mogłem podnieść zajczki. Jacob, wyglądam na to, że się udało. Dobra robota. Helikoptery będą wkrótce. Są tutaj. Nice. Mogę podnieść już znajdźkę? Laro, jesteś tam? Trójca oblega wieżę. Utknęliśmy w katakumbach. Oh my god. Trzymajcie się! Idę do was! No teraz mogę. Skórka, dziczek, dobrze. Kolejne czytanki na dobranoc. Mój ojciec gdzieś przepadł. Wczoraj w nocy powiedziałam mu o najeźdźcach i o broni, którą dysponują. O wschodzie słońca już go nie było. Cyryl mówił, że na pewno wróci, ale dzień już prawie się kończy, a jego nadal nikt nie widział. Obawiam się, że ten stary szaleniec mógł zrobić coś nierozważnego. Potrzebujemy go. Teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek. Widzicie, władczy? Troszczy się o lud? Czegoś wam to nie przypomina? Bo mi bardzo. Amunicja do karabinu nie. Tego to też nie. Wyposażenie na razie zostawmy. Do broni coś znowu? Szybkostrzelność. Obrażonka. A tu? Obrażonka. Szybkość przeładowania. A, to też weźmy. No teraz dużo, dużo było ten... Lara, nie czas się ogrzewać. W katakumbach atakują. Holy fuck. Uch,
Kurde, jaki rozrzut. Ale czuć się szybsze przeładowanie. Opa! O, szmato. Patrz na to. O ty kurwa. Widzieliście go? Jaki kozaczek się znalazł. Mamy kolejnych. Tutaj oddział piąty. Wchodzimy do katakumb. Potrzebujemy wsparcia. Żebyś wiedział. I co, jeszcze ktoś? Who's next? Opa. Widzę intruza. Jak tam? Trucizna? Trucizna w jajeczka i umarli. Jacob. Już po nich. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec walki. Oczywiście, że nie. Opowiesz mi więcej o tym miejscu? 7 odcinków to za mało. Zasłużyłaś na to. Chodź ze mną. No ale piękny widok. Ładnie, ładnie to wygląda. Jak na ten 2015 rok, to bardzo ładnie. W starożytnych czasach nasz prorok przyniósł boskie źródło do tej doliny. Moi przodkowie zbudowali Kitierz, aby chronić je przed zewnętrznym światem. Po co? Czym jest boskie źródło, Jacob? To artefakt z zamierzchłych czasów. Wierzymy, że kryje fragment duszy Boga. Legenda głosi, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, stali się nieśmiertelni. Czyli on. Ale do tego miejsca zawsze ciągnęło rządnych władzy. Trójca. Tak. Pragną pogrążyć cały świat w ciemności. Jeśli opanują źródło, ich żołnierze będą niepokonani. W takim razie pomóż mi je znaleźć, zanim oni to zrobią. To nie jest twój obowiązek. Oczywiście, że tak. Mój ojciec zginął za to. Nie możesz wypełnić pustki w środku, Laro. Możesz ją tylko wyzwolić. Ty, obierzyj świat. Z twoją pomocą lub bez. Myślałem, że jesteśmy sojusznikami. Lepiej chyba, żebym znalazła to ja, niż pieprzona trójca. Sofiju, puść mnie. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Rozlałaś dla nas krew. Chcę pomóc. Wiesz, gdzie jest Atlas? W katedrze. W podziemnych archiwach. Aha! Ale nie pójdziemy tam z tobą. Czemu? Co tam znajdę? Są tam inni. Nieśmiertelni. O proszę! Zabiją wszelkich intruzów. Mój ojciec uważa, że powstrzymają trójcę. Nie mogę ryzykować. To jednak moja teoria poszła w dupę. Wiem. Jak są inni proszę. Nieśmiertelni. Czy jednak są sobowtórzy? Że tak, jak oni to nazywali. Kompas z serduszkiem? A nie! Wyciągarka! Zwój liny! Chyba zwini linę! Jak się ciągnie? Ty, nie zadziałało. Okej.
Będąc w pojeździu wybuś Eczek Anzeliną? No to już wiem, jak wejdę do mojego grobowczućka. Zaczepienie czeka na zliną. O półkę, rzuć czeka na zliną podczas skoku. Kurde, jakie nowe mechaniki fajne. To dopiero teraz się pojawia? Dopiero teraz? Kości tej ziemi oferują nam całe swoje bogactwo, a my wiemy już, jak przetrwać i utrzymać się przy życiu. Spod ziemi wydobywa się ropa. Gromadzi się w głębinach jaskiń i w grobowcach naszych przodków. Łatwo się zapala. W czasach wojny maczaliśmy w niej nasze strzały i zapalaliśmy je. Jeszcze głębiej można znaleźć błyszczące żyły, z których wydobywamy rudy metali. Z pozyskanych metali wykuwamy proste narzędzia. Jednak pewnego dnia ten metal posłuży nam do naprawienia sowieckiej broni. Życie w harmonii z naturą rzadko oznacza życie w harmonii z innymi ludźmi. A to już różnie bywa. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, drogi kolego. Więc każdy to widzi tam inaczej. Zależy od podejścia. Gdzie ja idę? Tam mam iść. A co jest tutaj? Widzę jakiś... Kurwa, wróciłem się. No nie wytrzymam. Jak ja jestem czasem nieogarnięty w terenie. To już naprawdę. Tylko ja to potrafię. Nie dość, że nieogarnięty, to jeszcze kurwa debil. Nie potrafiący trafić. No chyba... Tego nie było. To jakoś tam, nie wiem, coś mi do oka wpadło, no. Nic nie widzieliście. To tylko wasze imaginacje. A mogę na przykład teraz skoczyć i będzie siup? A, i tak muszę. Kurde, ta wyciągarka liny to mi daje bardzo dużo. Nie żałuję, że ją mi dała. Czuję się bardziej mobilny. Laro, na drodze do katedry. Trójca będzie wszędzie. Wiem, ale nie mam wyboru. No wyboru no nie mam, no tak. Oczywiście, że nie mam. Przemocy i śmierci. Ludzie Jacoba przeżyli tak wiele, a mimo to nie przestają walczyć. Wiąże ich przysięga złożona przez ich przodków. Obowiązek przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ale ja widzę ludzi, którzy chcą tylko żyć w pokoju. Myślę, że czas, aby porzucili przeszłość. Czemu? Znajdę Atlas. Czemu myślisz już, żeby porzucili przeszłość? Źródła. Czemu tak do nich mówisz? Mogę je stąd zabrać wówczas, nie będą musieli więcej cierpieć. Mogliby podzielić się brzemieniem prawdy ze światem. Ale jeśli wszystkie wysiłki spełzną na niczym, nie wiem, co zrobię. Koniec? Mam nadzieję, bo... Nie wiem, o co jej chodzi. Teraz ładnie to można połączyć wszystko. Tu widziałem coś do czytania i... Jeszcze o. Muszę pochwalić was za postępy, dzieci. A, zaczynam dobra, już wiem, gdzie jestem. Niektórzy z was wróciliśmy do... Znowu mi wywaliło, czyli jednak przeinstalowanie gówno dało. Dobra, byłem tam, jestem tu. Przepraszam, że tam to przerwało, no już nie mam jak... O, co to? Mogę sobie usiąść i odpocząć, naprawdę, w takim momencie? Laro, ja wiem, że chcesz poudawać Mima, ale... Może kiedy indziej. Czyli jednak
Nic nie pomogło przeinstalowanie. To ja już nie wiem, o co chodzi. Możliwe, że... Bo ta gra strasznie mi działa na procesor. Więc możliwe, że... Żyjesz. Dobrze. Zabraliśmy większość... Cieszy mnie to bardzo. ...rannych w bezpieczne miejsce, ale najeźdźcy wrócili. Zajęli górną wioskę. Dobra, gówno mnie to obchodzi. Przestań gadać, bo mnie usłyszą, gościu. Macie jakichś żywych? Miałem jednego, którego mogłem dostarczyć, ale premia nie była warta. Tak. Jeden się poddał, a zwierzchnicy patrzyli. Musiałem go oddać. Zabrajmy ich do starego. Uwaga, zbliża się! O kurwa. Śmierć wam gnoje. Tu mam przejść? No nie mam innego wyjścia. O, tutaj ten. Załączam wszystko, czego dotąd udało mi się dowiedzieć. Tutaj wszystkim kierują Anna i Konstantin, ale jest nad nimi ktoś ważniejszy. Ktoś, kto ma mnóstwo kasy i wie, jak zrobić z niej użytek. Udało mi się zawęzić krąg podejrzanych, ale jakoś trudno mi uwierzyć, że tą prywatną armią zarządza Watykan. Wszystkie drogi prowadzą jednak do Rzymu. Nawet ja mam wrażenie, że to jakieś szaleństwo, ale trzeba je ujawnić. Jeśli mam zginąć, to choć raz chcę znaleźć się po właściwej stronie. Konstantin, wiem, że ty też czytasz te słowa. Możesz zadbać o to, bym zniknął, ale nie wygrasz. Na wypadek, gdybym nie miał okazji powiedzieć ci tego w oczy, jesteś popierdolonym szaleńcem. Dobrze mu powiedziałeś. Brawo. Lara, nie dobijaj mnie, przechodź. Najemnicy mogą dokończyć patrol, ale nas potrzebują w pasie. Zostawcie ich same. Zrozumiałem. Droga wolna. Jezu, ile ich tu jest. Trochę będzie walki. Grobowce są tam, tu nic tu nie zrobię. Muszę jakoś przejść. Może po cichu się uda. O kurwa. Dobra, gdy przeczeszemy teren, możecie dołączyć do reszty. Czego dokładnie szukamy? Dowództwo uważa, że Atlas znajduje się pod katedrą. Szukamy czegoś, co potwierdzi te teren. Na przykład? Gdybyśmy wiedzieli, nie musielibyśmy szukać dokumentu, nawet cokolwiek, co potwierdzi. Jest coraz bliżej! Czemu po prostu nie zejdziemy i go nie... Przeszukajcie ten! Sprawdzam krzaki. Proszę, sprawdzę. Mam zabitego. Szyk patrolowy. Idziemy. Osłaniaj mnie. Chyba wszyscy, co? Tak. Możemy iść dalej. Nie wyszło tak, jak chciałem, ale lepsze tak niż nic. Coś mamy w środku? Patyki, patyki. To na pewno wezmę. Rzuć to. Pizdu. Tu jeszcze wiem, że dwóch leżało. I skrzyneczka. Specjalnie na mnie czekała. No i git.
Tu kolejny. Kolejne śruby. Tu skrzynia. No to co, przed siebie. A, jeszcze tutaj. Kolejne zapiski. W nocy zjawili się strażnicy. Wiedziałem, że tak będzie. Poniosło mnie, gdy zabiłem technika Zecho. Nie powinienem, ale nie mogłem się powstrzymać. Ocalali to za mało. Potrzebowałem czegoś więcej. Zabrali mnie do pokoju bez okien. Myślałem, że już po mnie. Potem przyszedł Konstantin. Dotknął mojej twarzy i uśmiechnął się. Powiedział, że mnie rozumie. Zgrzeszyłem, ale mam szansę na przebaczenie. Byłem tępym narzędziem w niewprawnych rękach. Powiedział, że mam szansę na odkupienie. Trzeba tylko mądrze wykorzystać me umiejętności. Trójca mną pokieruje i stanę się narzędziem w ich rękach. O nie. Ja się rozpłakałem i ucałowałem jego stopy. Fu. Wypełnię moje przeznaczenie. Dla Trójcy. Dla Konstantina. Bo darował ci życie, to musisz dla niego... Ja bym już wolał zginąć z honorem chyba. Tak chyba by było lepiej. O, jak fajnie by teraz było w to strzelić. Aż się prosi. Co powiedział? To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. Hmm. Wszystkich? To wszystko? Tylko tyle może zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim Trójca przyjęła ich w szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. To znaczy, że trzeba złożyć przysięgę, a potem jest ceremonia. Mówi, że wkrótce się przekonamy. Kurwa. Myślałem, że mam łuk. Ja pierdziele, myślałem, że mam łuk. Jaki ze mnie... Fajfus. Ale jazda! Odwracanie uwagi przedmiotami, naprawdę? Przecież ja umiem już. Tu coś było. Muszę to podnieść. Croft przeszkadza nam na każdym kroku. Ojej, jak mi nie przykro. Lord Croft był molem książkowym, brakowało mu prawdziwego zapału. Był tchórzem. Jego córka jest inna. Dziś Yamata mnie zmieniło. Że nikomu oprócz mnie nie wolno zabić Croft. O proszę. Że ta dziewczyna zaciemnia moją ocenę sytuacji. Muszę uświadomić sobie, że celem nie jest kolejny martwy Croft. Celem jest boskie źródło. Boskiego źródła i tak nie dostaniesz, bitch. Co to jest? Nawet nie wiem, co to było. O, proszę, mamy panią zdychającą. Choroba. Dobra choroba. Niszczy moje ciało. Najlepsza choroba. Przejąć umysł. Niech przejmuje. Ciągle śnię na jawie. Wracam do wspomnień.
do dnia, w którym umarł Lord Croft. Do zmiany planu. Myśli o porażce. Ale i tego, co było przedtem. Do moich początków w Trójce. Zrozumienia sekretów tego świata i obowiązku jego ratowania. Wspominam też dzieciństwo. Konstantina i mnie. Mieliśmy tylko siebie. Wtedy czuję się wolna i wracam do teraźniejszości. Zawsze robiłam to, co należało. Tym razem będzie tak samo. Ja ci pokrzyżuję te plany i będę się delektował tym, jak będziesz powoli umierać. Gdzie mam kurde iść? A. Już zastanawiałem, czy dobrze idę. Zapomniałem, że ona przecież na tą półeczkę patrzyła. Okej. O, jakieś notatki. Wraz z Alajasem spróbuję dotrzeć do wzgórz. Tam, gdzie mieszka stary niedźwiedź. Ludzie Trójcy nadal urządzają się w starej bazie sowieckiej. Wyruszymy dopiero, gdy zapadnie noc. Podejmujemy wielkie ryzyko, ale wiemy, że czeka nas walka. Jeśli mamy przeżyć tę walkę, będziemy potrzebować roślin leczniczych rosnących na tych wzgórzach. Dobrze, mamo. Mamy obóz. Umiejętności. Czemu tych nie mam? Umiejętność śmiercionośny unik. Bezszelestne lądowanie. Aha, bo to takie bezszelestne. Potrójny strzał. Bierę. Dobra, gdzie teraz? O fuck, co się stało? Ryś! Ryś mnie napadł. Niedobry ryś. Uwaga, straciliśmy kontakt z oddziałem patrolującym dolną część doliny. Widzicie ich? Nie, to nie przyjaciele? Może to zwykłe zakłócenia łączności, ale Konstantin nie chce ryzykować. To nie będzie ryzykowo. Och, dobra, już prawie zapominam o tą linię z czekanem, nie? Jeszcze trochę sobie pójdziemy i może się zapisze gierka. Słyszeliśmy o przybyciu proroka do Konstantynopola. Znaczy zakończymy gdzieś tam. Nie zajmowało to naszej uwagi. To wspaniałe miasto zawsze przyciągało szaleńców i fałszywych kaznodziejów. Słyszeliśmy dziwne opowieści o cudach, jakich dokonywał prorok, ale nadal nie próbowaliśmy go odnaleźć. Gdy jednak usłyszeliśmy, jak przemawia, był to potok słów prawdy przelewający się przez forum Konstantynopola. Twierdził, że nie przemawia w imieniu Boga, bo żaden człowiek nie może tego czynić. Jego mądrość była jednak niepodważalna i nikt ze zgromadzonych na rynku nie mógł zaprzeczyć, że to prawda. Muszę dowiedzieć się o nim więcej. Muszę go znowu usłyszeć. Ciekawe, czy mu się udało go jeszcze usłyszeć. Opsa. Opsa sasa. Kurde, teraz więcej jest popisów spinaczkowych i to mi się podoba. O. Co się gapisz? Jak się na mnie krzywym okiem patrzył. Albo leniwym. Jak leniwym, to sorry, nie wiedziałem. Czy on spadł? Czasem tu czy tam? Aha, bo były dwie ścieżki, dobra. Dobra, chociaż sobie jeszcze wejdźmy na górę i będzie git. O, Makarena!
Jezu, co się... zbagowałam się. Nie! Co ona zrobiła? No co ona zrobiła? No przecież kliknąłem spację, nie! Ona wyciąga pieprzony czeka z linką. Co ona robi? Coś, co jest niezbalansowane. Bardzo niezbalansowane. Może poczekam, żeby się nie zbagowało. Dobra. Skok i E. No właśnie. Wcześniej też tak robiłem przecież. Czyż jestem blisko? Chyba tak. Znajdź sposób, aby wejść do... Ja pierdolę. Pomocy, pomocy! Niech już ten odcinek się kończy. Już jestem w katedrze, bo nie wiem. Anna. Ty w ogóle już nie masz czasu i cierpliwości. Coś ty zrobiła! Kurwa! Lara! Czy ty jesteś dzisiaj bardziej najebana ode mnie? Co ci jest? Co jej jest? Owulacja się zbliża, czy co? Kazało mi się puścić, to się puściłem. Żeby się na dół złapać, nie? A wcześniej jakoś ją wygięło. Dobra, jesteśmy. Po cutscence, koniec. Musi tu być. Nie będzie. Strzelij w głowę. Dobrze. Dobrze, szyla szybko. Zabijesz bezbronną? Oczywiście. To okrutne nawet jak na ciebie, Laro. I wiem, czemu nie pociągnęłaś jeszcze spustu. Jeśli mnie zastrzelisz, moi ludzie zaraz cię podziurawią. Ale ty jesteś mądra. Łatwiej niż tobie. Blondynka. Zamknij się, Anna. O! Skaczemy chyba w dziurkę. Zabijcie ją! No, upadek już jest randomowy. Wal się! Trzymaj się, głupia babo! Jeszcze cię dorwę. Rozważ moją ofertę, Laro. Nim będzie za późno. Zdradziłaś moją rodzinę. Dobrze. Atlas należy do mnie, Anna. Coś masakruje tam moich ludzi, Laro. Nieśmiertelni. Nie mogą tego znaleźć. Ty też nie dasz rady. Idź do diabła. Nadchodzi Croft.
Zabijcie ją i przynieście ten cholerny atlas. Dobrze, umieraj z bólu. Ale to, co będzie dalej, czy nieśmiertelnych pokonamy, czy nas przepuszczą, zobaczymy w kolejnym odcinku. Stawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa!